Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gol. Możecie zostawić lajka na sam początek, komentarz czy suba, wpaść na Discorda, Twitcha, tam zostawić followa. Bo się dzieje, słuchajcie, od poprzedniego odcinka nie zadziało się nic, a w dzisiejszym odcinku nie zadzieje się nic, oczywiście, tylko i wyłącznie z zadań głównych. Chyba, że przy okazji będziemy gdzieś na miejscu, to sobie na pewno porozmawiałem. Wszystko macie mniej więcej napisane w opisie, co robiliśmy, czy robiliśmy zlecenia, czy misje poboczne, czy zadania główne. Tam możecie sobie sprawdzić, jeżeli nie interesuje was jakieś zlecenie i chcecie sobie je na przykład pominąć, to na dole macie od której do której minuty wykonywaliśmy je. A na samym początku zajmiemy się zleceniem kłopoty grabarza, które się tak nazywa. Jest ono nasugerowane poziom 10, ja mam poziom 9, więc myślę, że na spokojnie możemy je wykonać. Wiedźmin wziął zlecenie przybite przez grabarza na tablicy we wsi Zalipie. Według ogłoszenia na cmentarzu grasowały potwory, a ich ofiarą padło dziecko. Co? Przyszłość naszego pięknego narodu? Temerskiego, Nilfgaardzkiego, Nowigradzkiego? No to trzeba coś sobie z tym poradzić. Z tym zaradzić. Przychodzę w sprawie zlecenia. Oczywiście za odpowiednie. Coś rozgrzebuje groby. Dąk. Żeby tylko na żalniku tej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak głupi? Na potwory wiedźmin potrzebny. Wariacie, dzieci, nie dzieci, wiadomo, przyszłość. Ale kurwa, jak tu chodzi o dziecko, to na bank trzeba mu dopierdolić ze 320, co? No, ociupinkę przesadziliście. Ale już widzę, że się dogadamy. Dobrze się targować, to też tu. No trzeba myśleć, zobaczcie, pomyślałem właśnie taktycznie, że za 240 to 320, bo chodzi o dzieciaka. No. No ciupinkę spierdalaj może, co? I płacz. No nie denerwuj mnie, proszę cię. 300 to jest kurwa minimum. Nie no, 305. Wariacie, wariacie, ty, nie przesadzaj, 300. No. 290? No. Uczciwa cena, jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Myślę, że chuja się znasz, ale... Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Szczerze, to bym ci za darmo wybił, jakby było trzeba. Ale dobra, jest tu pewnie trochę... babłoniny. Zawsze te zlecenia są na tyle fajnie napisane, że mają jakiś background, jeśli chodzi właśnie o... o historię, czyli tutaj jakaś zakochana para, tak jak robiliśmy wcześniej, znam... jak to się nazywa? Leśnicą. Więc tutaj pewnie tak samo będzie. Miecz srebrny na psy, wyjątkowo debilny pomysł. Gerward. A mamy te? A nie mamy, bo nie byłem zmedytować. Bym im przypierdolił petarną. Moją nową, ulepszoną. Byście zobaczyli. Pięknie by się paliło. Elegancko. Czemu mi się ciągle przypadkiem Jerden wybiera? Nie wiem jak to działa, ale... Ja scrollem sobie zmieniam, czy... O kurde, ty, naprawdę? Tyle już gram w to, a nie wiedziałem, że ja scrollem zmieniam. Patrzcie, do góry, pod znakiem wiedźmańskim. Gdzie Arda przygadera? Pach. I teraz... Quen sobie zmieniłem. Scrollem. I ty, Quen. Wow, kot. Czyści. W ogóle rozkopały groby, a smród rozkładu zwabił dzikie psy. 6 razy przyszedłem do gry. Ani psy nie porywają dzieci. I nie wiem, kurwa, że mogę scrollem, chłopie, zmienić sobie znaki, nie? Tylko zawsze tak zmieniałem. No debil. Ale nawet nie słyszałem, co wiedział, mówił, a coś mówił, pewnie ważnego. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Co to oznacza? To oznacza potwory, no tak. Co to śmieje? Co to? To ja tak śmierdzę, kurwa?
A może to zapach widza, który nie dał łapkę w góry. Cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. O, Wiedźminowi... do widza. Tak, tak, ja bym jeszcze do środka, tam na pewno jakieś skrzynka. Prawda? O, pewnie, że prawda. Buty gwardzisty. Czy to są dobre buty? Raczej nie. Zdecydowanie nie. Dobra, idziemy, idź tropem zapachu. Dobra, żebym zobaczył, co to tak śmierdzi, a okazało się, że to ja po prostu. Jak wyszedłem, to wszystko tam pachnie po prostu. Tu śmierdzę. Mój odór to jest. No ale co, no jest na tyle gorąco cały czas. Upały przez kilka dni, że człowiek siedzi po prostu spocony. Jak ja wstaję chłopie, to ja mam wszystko mokre, no. Nie wiem, po co w ogóle brać prysznicę, nie? Czy, no dobra, głupie to zabrzmiało, w sensie. Ja jestem, ja nie lubię brać często prysznicę, ja nawet kiedy nie trzeba, to i tak walę po dwa razy dziennie prysznic. Ale chodzi mi o to, że naprawdę to już nie ma sensu w momencie, kiedy ja wezmę prysznic i się nadal, kurwa, 5 minut później spocę. Co to ma za sens robić wtedy prysznicę? No, mały ma sens. Natomiast wczoraj, kiedy się umyłem, to chłopie, mimo tego, że kąpałem się rano, wykąpałem się później wieczorem, to woda była, kurwa, tak brudna. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Woda była strasznie, strasznie brudna. Czarna, chłopie, jak węgiel. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki. A nic nie robiłem, ani się w ogóle nie się... Siedziałem na dupie, chłopie, i grałem Wiedźmina tej wczoraj. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Czyli, a ja wiem, co to będzie. To będzie ten, taki... Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Tak. Musi być baba cmentarna. A baba cmentarna? Dzięki mocy to nie. Czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Myślałem, że coś innego. Zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz. I tam ją dopadnę. O kurde, 200 IQ ty. Weź czaszki. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. No dobra, Gerward to ma jednak wiedzę. Niech będzie. Czyli baby cmentarne potrafią używać narzędzi. A, to są... To jest tak jak baba wodna pewnie. Tylko, że na cmentarzu jest. Tak samo jak jest południca. Albo masz na przykład leśnicę, jak grasuje w lesie. Można, można. Wystarczy nazwę zmienić, wszystko jest zajebisie. Nie już tacy. Umieść czaszki na cmentarzu i czekaj na przybycie baby cmentarnej. Co? To gdzie ona się w dzień chowa, kurczę? Myślę, że właśnie w dzień będzie w leżu, a w nocy grasuje. Witam. Fajna to scena, jak to za Gerwartem jest potwór. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki, niech wykopie własne. Ty, to ona tak umie mówić? Przyszło. Ty, żalnica. No, oczywiście. Ty, kurwa, nazwy jebane. Tragedia. Dobra, czekajcie, ekwipunek i wrzuciłbym sobie coś do jedzenia, co mi regeneruje 80 HP, a nie 50 jak te jabłka. To przede wszystkim podstawowa sprawa i zjadłbym to. No i co? Czy my potrzebujemy jakieś oleje? Chyba nie. Nie wygląda na mocnego przeciwnika, szczerze. Ogłuszenie. Kurwa, fajny jest ten mieczek. Ale mój język, ty! Czemu jest prośny myśli przeszły? Nieważne. Ty, a są tacy ludzie z takim wielkim językiem? Dobra, ja myślę o strasznie dziwnych rzeczach w tym momencie. O, taki kurwa języki mają, pojebane. Dziwne, ale dziwne, że nie ma jakieś... A może są jakieś takie filmy? Nie wiem, nigdy nie googlowałem. Dobra, no. Przechadzka po parku. I za to mi płacą 300, kurwa, nowigradzkich koron? Chłopie. Dajże spokój. Najważniejsze jest, że dostajemy expo. Bo na expo najbardziej narzekałem, szczególnie na samym początku. Ale kurwa, ten miecz jest dobry. Pach, 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 pach. Zamrożenie, kurwa, fajne to. Naprawdę dużo daje, dużo daje. Powiem wam, jaki nie jestem. Jestem fanem bardziej sprzedawania tych glifów wszystkich, które mamy.
No to powiem wam, kurwa, zajebiście. Zajebiste są to, co daliśmy. Moc na Kukuen. Nie, to my daliśmy moc na Kukuen, A nie, szansa na zamrożenie, szansa na krwawienie, szansa na oszołomienie. Totalnie jest, kurwa, OP. Trofeum z baby cmentarnej. No, ale tu kascenka, jak on ci na łeb, to skipnijmy. O, płotkens od razu jest elegancka, ekwipunek. Pokaż to, co to daje. Może jakieś fajne, dodatkowe doświadczenie za strzał skończący ludzie. No to samo, kurwa. A droższe jest tańsze, droższe. No to sprzedać! To niech tak. Jak daje to samo gówno. Odpocznij. Mógłbym w teorii sobie zachować te głowy, ale w sumie, kurwa, po co? Dobra. Nie, tak kolekcjonersko. To najwyżej. Dobra, słuchaj, tu masz łeb i dawaj siano. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A Jasia? A Jasia właśnie. Nie ma. Co z tym ma? Znalazłem je? Dziecko nie żyje, znalazłem je. Co znalazłem je? Znalazłem je w leżu baby cmentarnej. Tak. A konkretnie w kociołku. Mam mówić dalej? To mozutko. Już żeście mi za dużo powiedzieli. Co z nagrodą? A nie zapomniałem, nie. Naście i dziękuję za pomoc. A nie o sprawy. Dziwę się, wariacie, dzięki. Bywaj. Fajne zleconko, podobało mi się. Kłopoty grabarza. Przyjemne. Dużo pitongu. Dobrze się bawiłem, fajnie, podoba mi się to. Teraz udałbym się na kolejne zadanie, tak szczerze mówiąc, na kolejne zlecenie, nie zadanie. Zlecenie wiedźmińskie i wykonał teraz potwór z bagien na 12 poziom. Porozmawiać ze zleceniodawcą. Nie opada wioski Sztygary tuż obok miejsc, w którym wydobywano torf. Pojawiła się tajemnicza, zabójcza mgła. Geralt postanowił szukać źródło trujących oparów, ażebyś wiedział, że postanowił. Też postanowił udać się tutaj, gdzie sobie zaznaczyłem, żeby udać się do szybkiej podróży i odbyć szybką podróż. Szybka podróż zabiera mi, kurwa, jedzenie w sumie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Gdzie to jest? Mogę się tam... O kurde, nie mogę się za bardzo tam tepnąć. A to jest koło pani lasu i to jest słodka ścieżka. No dobra, ale nie robimy tych pani lasu na razie, jebać. Na razie zajmijmy się zadaniami pobocznymi. Szczerze mówiąc, nie wiem kto co woli, ale mi osobiście wątki poboczne i wykonywanie zleceń sprawia dużo większą radość, jeżeli bezpośrednie robienie tych misji głównych. Uważam, że fabuła Wiedźmina 3 jest średnia. Gra jest świetna, ale uważam, że fabułka no mogłaby być lepsza. Nie wiem, może dlatego, że tyle razy już ją widziałem, że po prostu już mi zbrzydła, nie wiem. Możliwe, bo najpierw wyszła gra, a później dopiero wyszły te wszystkie dodatki, więc... No iść, Płotkens, kurwa. Gazu. No, nie da rady. Bagowany. Że po prostu zbyt dużo razy już widziałem, że tam ograłem podstawkę. Już mi po prostu ta cała historia zbrzydła. Woj, Płotkensa. Za to, no uważam, że zarówno krew i wino, no później jest po jakby głównym wątku uważam, że najlepsza jest krew i wino, a w ogóle najlepsza, no to jest oczywiście serca z kamienia, dodatek serca z kamienia. No kurwa mocny jest ten dodatek, super jest. Absolutnie fascynujący, chociaż już... Chociaż i tak już mi się przyjadło. Jakie mgły? A te mgły? Czemu? Panie, uważajcie, bo panie. Na wartach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Dlatego ja wiedźmin, a powiedz mi więcej coś. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepian mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek no mglak pewnie, albo co? Skoro mgła. Ja się bojałem.
Raczej nie. Teraz jakieś... nikt już na bagna nie chodzi. Obóz odkrycie stoi pusty, roku. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki. I na opał dobry, i na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Torf na opał? Opowiedz o tym więcej. Zgaduję, że jak to torf na opał, a torf to nie jest to, co się używa do roślinek? Ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo o kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Kopę jaj? Przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Ty, no to jak mu kopę jaj, wariacie, zapłaciłeś, to... Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż... Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? No kurczę, ze 310 to chyba co najmniej, co? Panie, ja torf kopię, nie złoto. No tak. W życiu tyle nie zapłacę. No to ma to sens, tak. To jest racja akurat. No to 275. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Dobra, no to 270. Kurwa jebana, 260. 260 to już cacy chyba. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. Chłopie. 7 z moich kumpli, kurwa, ze szkoły Wilka zginęło za ciesiaka, jest w torturach. Gdzie szukać tego potwora? Otrząśnij się. Zacznijcie na zasługuje na to. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić. O, brzmi jak jakiś dobry żoncik. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Nie, zgituwa. Dobra. Cześć, co zabija we mgle. Pewnie mglak i pewnie ma jakąś fajną nazwę, na przykład. Nie wiem, kurwa. Już tak kreatywny nie jestem. Utopiec. Kurwa, już mi się zaczyna nudzić zabijanie tych potworów. Tłukę, kurwa, i tłukę. Czy no, na tym polega ta gra, ale... Na tym polega w ogóle RPG zazwyczaj, jak tłuczysz. Ale faktycznie zaczyna to być dość upierdliwe, jak ja. Na dupsami, i lewy, zaraz myszkę rozpierdolę, i lewy. Gdzie ten artefakt od Keiry? O, gdzie? Co jest? Artefakt od Keiry. Gdzie ten artefakt? No nie mów, że sprzedałem artefakt od Keiry, bo mnie zaraz coś rozdupcy. No nie, no jest. Magiczny kaganek. No to jak to? Jak coś tu jest, to pewnie, że pierdolne magicznym kagankiem. Poka. Gdzie jest? Gdzie? No gdzie jest? Gerward. Chyba, że nie ten. Nie, coś mnie tu nie gra, już mnie wkurwiłeś, ty. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Jakie kurwa oka, ty? To nie to? Nie, chyba nie za bardzo. Jakiego oka? Tego, co mi ściąga tą iluzję? No to jak ja mam to użyć, ty? Coś mi Gerward w chuja robisz. Talizman, oko, jak się zjeduje oko. Nie, oko. Nawet nie mogę użyć, ty. Dobra, nie wkurwiaj mnie. Coś mi rozkazywał. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Aaaa! Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Ale kto używa magii, w sensie... To musiała być jakaś bardzo mądra... To musiał być jakiś bardzo mądry mglak. Dobra, no idziemy śladami w takim razie. Znaczy, że minimapa pokazuje te... Zwyczajna mgła, ten zapach. Jakby metaliczny. O, pracownicy Czarnobyla też tak mówili. Gerward. Sprawdź, co zabija we mgle. Zatem, że sprawdzę to wbiegając w tą mgłę, tak? Okej. Wyborny pomysł. Już mi się nie podoba, no. Fiolka. Dobra, zaraz pogadamy. Zanim ten... O, piękne coś tam było. O, ruda, super. Niedźwiedzia skóra w sumie też jest sporo warta, git.
butla wody. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. A no tak, no przecież mglak potrafi w magię, no tak, zapomniałem o tym w sumie. Fajne to są takie ruinki raz na jakiś czas, kurwa, jaka ta mapa jest ogromna. Ty! Znajdź skryte przez iluzję leży mglaka, kurwa, przecież ja się uduszę tu. Łatwo po... A tu jest. Powinienem użyć oka mechanika. No dobra, może tam będzie coś ciekawego, jakiś wiedźmiński coś tam, nie wiem, miecz albo co. O, witam. Czy to jest ten mglak? Wątpię. Znaczy zwykły mglak. Kurwa, te mglaki są tak... mglaki są takie upierdliwe, no przysięgam. Tak mnie wkurwiają te mglaki. Nic im nie możesz prawie zrobić. I biją kurewsko mocno, za silne są te potwory, kurwa. Kto je pisał? Podoba mnie. Za mocne są, no jak? Kurwa, bije to jak kopie ciężarówka. Dobrze, że mi podoba się to, że te pierwsze odcinki były takie mega chujowe, przynajmniej z mojej perspektywy. Te pierwsze z Wiedźmina, czyli... Znaczy 1-2 tak. A teraz jakieś te słowa wszystkie, które wypowiadam, to właściwie wypowiadają się same i ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co mówiłem jakieś 3 minuty temu. W ogóle to nawet nie wiem, co mówiłem 30 sekund temu. I mogę się skupić dzięki temu na gierce, a nie na tym, co mówię. I fajne jest to. Fajne. Że ten słowotok... Są silne, to chyba przez tę mgłę. No są właśnie, kurewsko jakieś. I ten słowotok jest zachowany. Welty wybuchający, kurwa. Schemat. Ty, mówiłem, że wiedźmińskie coś tu znajdziemy. Słowotok jest zachowany i przez to ciągłość odcinka jest zachowana i przez to ten odcinek się ogląda, myślę, w miarę spoko. Zresztą możecie... O kurczę, ale ładnie, to możecie napisać, co sądzicie o tych odcinkach. I zawsze jestem, zawsze mile widziana jest krytyka, taka konstruktywna w miarę, czyli mówimy, a, albo śmieszna też w sumie. Każda krytyka jest spoko, no tylko bezsensowny hejt, w którym pisanie, że ktoś jest zjebem, no to nigdy nic nie da, ani nigdy nie jest mądre, ani nigdy nie jest fajne. Wszystko inne jest mile widziane. O kurwa. Zombie mglak, czy co jest? Co to za gówno jest? Ingis Fatus. Nie znam. Geralt z Rivii, witam. Czy będziemy potrzebować jakiegoś specyficznego oleju? O kurwa, jak to bije. Czy będziemy potrzebować jakiegoś specyficznego oleju na niego? Czy nawet jeżeli, to i tak już go nie zrobię? O kurwa! No, ty! Jaskółka, wariacie. Bo jest przypał. No, wreszcie chyba musimy użyć eliksirów, które mamy. Grom, jaskółeczka, lecimy. Dobra, zniszczy mi tylko Quen. Kurczę. Pierdzielony. Glak. Czy ja go biję teraz? Chuja go biję, on się musi pojawić. Cyk, unik. Pięknie, cyk. Oj kurwa, uniki, Gerward. Unik. Po jednym ciosie może i unik, co? Może nie jednak. Pyk, unik, cyk. Dobra, grom się skończył. O kurwa, Quen. Tegrom, hit. Kurwa, jestem zatruty eliksirami! Shit. Niestety. Kurczę, to jednak ta odporność na eliksiry w sumie fajna. Teraz dopiero zaczynam ją doceniać. Kiedy zaczynam używać eliksirów na jakimś cięższym przeciwniku. Nie jest to jakiś turbo ciężki, ale... Niestety mam je na dwa hitki właściwie. Dwa błędy popełnię i jest GG. Jest
starszy nie popełniać, jest git, ale no niestety ja gram w tego Wiedźmina, a wy tylko obserwujecie, także możemy się raczej spodziewać sporej ilości błędów. Dobrze, że go zamroziłem, jest wolniejszy. Kurwa, piękne to zamrożenie, naprawdę. I jeszcze ogłuszenie mu wpadło. Dobra, zajebiste są te rzeczy, co ja mam. Totalnie mogłem już go zabić chyba. Pyk, pyk, pyk. Piękne są te runy. Niby 2% tylko na to, że go zamroża. Petarda, kurwa. Petarda, daje mega, mega, mega dużo. Jestem ciekaw, co dopiero jakbym miał, kurczę, tam 10% albo coś takiego. Jocie krinco. Wtedy to by było. Dobra. Odbierz nagrodę za mlaka z miłą chęcią. A ja tędy przyszedłem? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. To ja bym chciał wejść głębiej, może tam jest coś ciekawego w sumie. Jeszcze jakieś skrzyneczki albo coś? Tutaj jest jakieś wyjście? Co to jest? To jest wyjście, to nie chcemy tutaj. Tu było coś, się świeciło. Że to błąd, chyba błąd. Bo coś się odbiło. Tu są ludzie? Jest skrzynki może? Skrzynki zaraz ludzi? Nie ma niestety chyba nic więcej. No nie ma. No dobra, no to idziemy. Szybka robota, 10 minut, cyk, 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 elegancko. Spoko. Sprawa załatwiona, jednego mglaka mniej. W ogóle to potworu mniej, można bezpiecznie podróżować, bezpieczniej. Spoko. Zastanawiałem się nad wgraniem poważnie tego moda na tą szybką podróż. Później sobie uświadomiłem, że dzięki temu właśnie, że ja podróżuję koniem, możemy się natknąć na sporą. Ja mogę się natknąć, bo my tak średnio akurat na odcinkach podróżujemy, ale ja jak gram, to często podróżuję koniem i mogę się dzięki temu natknąć na jakieś ciekawe interakcje z wykrzyknikami, jakieś nowe misje i tak dalej, to więc jest to całkiem spoko. A tak pewnie jakbym miał szybką podróż, no to bym pierdolił to, a nie według co koniem. To jakiś wykrzyknik. Jakieś wieści? O, tak. Otwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. O, szerokości mobilki, mobilki. O, co? Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Miejcie litość, ja zapłacę, dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbiję. Niech będzie, ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin. Pięknie dziękuję. To po co kłamać? Melitele w dzieciach. Weź się lepiej do roboty. Masz tylko tydzień. Da, do roboty. Wróć za tydzień. A mogę ten tydzień, kurwa, przemedytować? Żeby tydzień medytować? Dobra, bo to będzie trochę trwało. Widzimy się zaraz sobie. Dobra, tydzień przeklikałem, przysięgam. 8 dni nawet. Nawet 8,5. Powinno być git. Wiedźmin. Witajcie. Witam, już mnie kurwa kolana boją. Gdzie moje pieniądze? Od tej medytacji. O tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Dwa razy za więcej? Drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. Ile dostaliśmy w sumie siana? Dalej. 500? Za misję z jakimś mglakiem? No dobra, no i zajebiście. Można, kurwa, można traktować Wiedźmina? Po należytemu? Można. Ty, jak to wind partyjka z karczmarzami? Karczma z definicji, że jest dostarczanie ludziom rozrywek. No to co? No to jak ja... Co ty? Wariacie, no to oczywiście, że idziemy partyjki gwintowalność, no jak? Idę sobie też odkryć może jeden zapytajnik? A nie, chce mi się, kurwa. Dowieścić tygary. To jest jakieś nowe z tego, tablica ogłoszeń. Go. Czy ja chcę wam pominąć tą podróż? Chcę, bo i tak muszę się udać do toalety i tak dalej, więc widzimy się już, jak będziemy przy wsi jakieś tam. Sporo zrobię, żeby dostać kartę do gwinta.
Nawet udam się do pierdolonego Oxenfurtu. Jechałem tu za 30 minut, żeby zdobyć, żeby móc wygrać unikatową kartę od karczmarza Stiepana. Stoimy przed bramami Oxenfurtu i musimy sobie porozmawiać ze strażnikami. Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie. Kazali nie wpuszczać do miasta, to nie wpuszcz. Redania. Ktoś ma glej. Radowic. A tak się składa, że mam. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Radowic. Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Poza tym wiadomo, jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, to zawsze się jakiś szpieg przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez glejtu nie przepuszczę. Co to za glejt? No normalny, przejazdowy. Kto je wydaje? A bo ja wiem, ja jestem tylko prosty żołnierz. O to chodzi? Niech się przyjrzę. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Czemu? O, dobrze. Kurwa, już myślałem, że będziemy z powrotem do barona zadupcać. Mogę przejść, otwierać. Elegancko. O kurczę, ładnie tu. Na pewno by było ładnie, jakby było cokolwiek więcej widać niż tego kurwa deszcz. A więc Oxenfurt? Chyba Oxenfurt, tak? Idziemy, w sumie jesteśmy. Tak mi się wydaje, że my jesteśmy w sumie w Oxenfurcie, ale nie do końca jestem przekonany. No tak, bo tutaj jest, no tak. Znajdź tam arcyrkę barana w Oxenfurcie. Znaczy jesteśmy w Oxenfurcie. Ale będzie handlarzy, kowali i jejku. Będziemy tyle grać w winta. Piękna sprawa, tu będzie pewnie też masę misji, masę wszystkiego. Przepotężny jest ten wiedźmin, absolutnie przepotężny. Brama zachodnia. Dobra, dobra. Znaczy to nie jest... Skurwiel Junior, co? No. O, barber! W sumie możemy się udać do barbera, dawno nie byliśmy, a bogaty w sumie jestem, mogę wejść, co nie, tak. Nawet jakby milion kosztował. Nie no, milion nie, ale jakby z 200 wykosztował, to i tak możemy u barbera się ściąć. Witam! Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Już ci wariacie. Masz twoje nożyczki? To dobrze. Ostrzyżysz mnie. Już ci wariacie mówię, co trzeba. Zmienić fryzurę? Golenie i koński ogon? Poka. Taką kitę sobie zrobimy. Tak wygląda najlepiej. To standardowa fryzura. No, umówmy się, no tak Gerwart wygląda najlepiej, nie? Czyszczyć brodę? Wąsy? Wąsy i brudka? Brudka, broda, zgolona broda, kurwa. No tak wygląda Gerwart najlepiej, no nie? Wygląda szef, ale i tak zrobimy mu boko brody i kurwa wąso. I wygląda chłopie jak Harleyowiec z lat 80. No niech będzie, petarda jest. Dzięki szefie. No i te film wyglądamy. Później to zmienimy. Chodź tu płotkiem, lecimy dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze za ciekawe atrakcje nowe są. Widować nie mogę. A, tuż tutaj jest w ogóle ta karczma. A jak tam wejść? Jak tam wejść do tej karczmy? Tablica ogłoszeniowa blisko jest. Jest jakiś kurwa płatnerz. Też będzie trzeba zajrzeć. Ten, tu jest wejście do karczmy? Chyba tutaj. Jak 5? Bijam jak do siebie, witam serdecznie. Witam. Nietrzeźwych gołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. A wyglądam ci na kogokolwiek z listy? Zawsze warto się upewnić, żeby wszystko było jasne. Gołowąsy? A co takiego zrobili ci żacy? Nie wpuść to też? Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać? Pokaż mi swoje towary, raczej pokaż nic, mi. Chyba że karty. No to podać wariacie, oczywiście, że tak. No i mięso może by było warto kupić. W sumie ma tanie. Zawsze się przyda, ze jedno może. Ze dwa. A może ze trzy. Zawsze się przyda ten regen. To jest bardzo istotne, to szybko schodzi. No i partyjka jak winta. Grywasz w winta? Nie, z byle kim.
i zawsze o dodatkową stawkę. O. Z tobą mógłbym zagrać. No iśmy się dogadali. Grajmy zatem. Zgoda. Zagram na twoich warunkach. A to nawet nie wiem za ile. Nie miałem do ustalenia. Dobra, Królestwa Północy. Z Koyatel też dostaliśmy jakieś fajne karty. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jeszcze nie mam wystarczającej ilości jednostek. Potwory też nie mam wystarczającej. I Nilgardu również wystarczającej nie mamy. A nie, anuluj. Więc zagramy oczywiście naszymi najukochańszymi Królestwami Północy. Rozpocznij grę. Szczerze mówiąc, do pizdy są te karty, które tego, które kosztują 10 punkty nam dają, jak ten ziomuś, co dobraliśmy. Z tego względu, że one są do pizdy, dlatego że że one się nie kombują, a my tu mamy fajne karty do skombowa. Ała, co jest, kurwa? Ała, ty, mam jakieś przykurcze, kurwa, mieści. Za dużo przy kąpie siedzę. O! I teraz jeszcze ten drugi szpieg, jakby się to było elegancko. O, nie udało się. Ale jest i tak dobrze. Mój ruch, no to co? Distra, od razu na sam początek, syk. Dwa manekiny. Średnio, okej, on użył manekinu. Luz. No to my to gramy? Chyba to gramy. Chyba odgramy ostatnim linię? Kurczę, środkową gramy najlepiej chyba. Fringilla, okej. Okay. Pokaż Fringillę. Ach, miło rzucić wreszcie jakieś zaklęcie. O kurwa, co to jest za ten? Blizna na twarzy przyszłej cesarzowej stanowi moje największe osiągnięcie. Szpieg dostaje się do obozu. A co on ma w ogóle za tego, za gościa? Wykrywa umiejętności dowódcy twojego przeciwnika. Okej. Kolejny? Kurwa, ile szpiegów w tym Nilfgaardzie. No, no też zgarniamy, a co? Do kieszeni. Kurwa, już tyle nie mam, no. Ja da radę już tyle. Czy my chcemy to poddać? Nie, chyba nie. Chyba chcemy grać. Tyk. I karty. Fajnie by było, jakbym jeszcze raz dobrał manekina. Tyk. Manekin. Kurczę, nie udało się niestety. Ja tam go, no chyba pasujemy. Ma za dużą przewagę, mocne ma karty. Pasujemy. Koniec rundy. Tak. Teraz elegancko sobie zagramy pod... Po co? I teraz musimy wygrać. O kurwa, ty. Oj, gościu. Nie no, solidne, ma za solidne ma karty. Kurczę, pod pierwszą linię gramy? Pod pierwszą chyba. Zagrajmy pod pierwszą. Musimy to wygrać. No, żeż kurwa. Pierdolony Nilfgaard. Dobra. 29 punktów, niestety. Co jest grane? Najgorsze, wiecie co jest najgorsze? Że ja nie mogę się teraz poddać. To jest najgorsze. No. Muszę grać dalej. Nie no, zaraz mnie coś rozdupcy, nie? Gramy na tą ostatnią linię, ale może być ciężko. No co to są za karty, kurwa? Nie, no. Fajnie wszystko tego owego, wiadomo. Kurwa, nie przesadzajmy, kolego. Tragedia.
I on się teraz poddaje, co on zrobi, co? Dobra, nie poddał się. Tak strasznie głupio. Nie wiem, jest tragedia ogólnie. Tragedia, no. Ta, on mnie jeszcze w drugiej rundzie od razu. Dwie na raz mnie rozpierdoli runda, co? Co się tam będzie, chłopie? Pierdolił. Nie no, co przywróci sobie kolejną kartę? No, zajebista raz. Nie no, co to kurwa jest? Po co ja to zagrałem? Po co ja to zagrałem? Było lepsze tą chyba laskę zagrać. Co to jest za deck do kurwy jebanej? Nie wiem, Dijkstra. Co to jest? W ogóle. Teraz ja wygrywam, no ale ja się nie mogę poddać, to jest najgorsze. Ale no rozjebał mnie jak Bambika na nim. Kurwa, jak Bambika mnie rozjebał, nie? Jak Bambika. Jak Bambika. Normalnie. Nie wiem, liczę na cud. Nie wiem, co bym za kartę. Szpiega bym musiał dostać. Może bym to wygrał. No raczej nie wygram. Dwie karty więcej. Całe 100% moich kart. O, jeszcze ma tak. Co, jakie to są pojebane karty? Kurde. Dojebany ma ten deck. Pojebany właściwie, kurwa, bo do tego Oxenfurtu później trochę przyjechać, bo jest tragedia. Gerward z Rivi. Ożoga. Nie. Przecież on. Chłopie. On zdążył kurwa. Ja nie wiem ile on kart rzucił. Ile w ogóle rzucił. Możesz do mnie wrócić jak będziesz miał lepszą talię. Albo gdy nauczysz się grać. Ale ci bym łeb rozjebał, jakbym tam naprawdę był tym wieśminem. Jeszcze raz. Zagram. Czemu nie? Nie umie przegrywać. Jeszcze raz. Przepierdalamy cały majątek w pizie, mam to. Sramy manekinami samymi. Jest git. Dobra, rozpocznij rozgrywkę. Szkoda, że mam chujowego dowódcę, w sensie, że mi blokuje to tego. Dwa manekiny, ruch dowódcy, ten gościu, ten tak, ta pum pam pim. Venom Rose, ja bym wymienił Venoma. Venoma. I Komandosa też bym wymienił, bo chyba nie mam jednego. No. Do tego też wymienimy, może coś ciekawszego. Chyba okej. Wieża obrężnicza, może być. Mój pierwszy ruch, tak? No dobra, no to co? Cyk. Czekam aż rzuci jakiegoś szpiega. Nie no, ale ma tak naprawdę, ma pojebane te karty ma. Nie, to będzie bardzo, bardzo ciężko wygrać. To 3 razy sztuka. Ja tu mogę 30 minut odcinkę normalnie z Gwenta robić. Nie interesuje, ale... No ale jak już, nie wiem, 3 razy nas, 3 razy nas pokona, to... No to już chyba spasujemy. No dobra. My mu chcemy dać wygrać tą rundę. Kurwa, mać, nie wiem. Róbmy coś takiego na razie. Zobaczmy co on zrobi. No bardzo dobrze zrobił, no jestem debilem po prostu. Ty, jakbym cofnął tego gościa i zagrał tutaj i zboostował. Dobra, zróbmy tak chyba. Czy nie? Nie. Liczymy na to, że on będzie miał szpiega. Kurwa, w Kiermanie. Jeżeli go zagra. Zagra szpiega? Mój ruch, tak? No to dobra. No to grajmy.
Zagrać śpiega mam mu się jebany, nie wkurwie mnie. Dobra, pasuje. Mogę sobie nawet wymienić tym to. Tak, 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 jestem idiotą. No turbo debil, no. Co dziwnie, jak wygrał. 6 do 5. No dobra, lub przeciwnika. Gerwart z Rivi za 15. No, wybornie. Ja mam 24 punkty. No i przegrałem? Nie, 22. Kurwa, no za mocno. O, przegrałem, więc dobra, zajebiście. Petada. Możesz do mnie wrócić. Ostatnia próba. Pamiętam. Tak, tak. Ty od ciebie kupiłem karty, jakie miałeś? Pewnie tak. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Zagramy? Czemu nie? Tak, dobra. Tak. Może jakieś modyfikacja. Może modyfikacja, może by się przydało wywalić na przykład tą środkową linię i tylko zagrać pod tylnią. Bo wywalić przednią. Nie, wydaje mi się, że zrobimy coś takiego. Wypierdolę ją. Mogę zagrać? A nie, bo muszę mieć... Nie mogę. No dobra, tylko ją wypierdolę. Grajmy. Dwóch szpiegów musimy dostać. Wtedy mamy jakąś szansę. Trzaskający mróz, jeden szpieg. Jest tylko jeden szpieg. Mamy tamtą, tu, tyk, cyk. No dobra. Wydaje mi się, że wymieniamy tego gościa. Okej. Może być na manekina. I czy my chcemy Keirę teraz wymienić? Chyba nie, chyba... Trzaskający mróz może? Chcemy wymienić? Niech chyba zostanie tak jak jest. Co możemy dostać? Szpiega możemy dostać. Dobra, wymieńmy ją, może szpieg. Czyste niebo. No nie chujowa karta akurat. Ale... Trzeba było chyba zaryzykować. Dobra. Szpieg od buta rzucam. Okej. Dwa manekiny. Okej. Też mam szpiega. Poprzedni rozgrywca ani ja, ani on nie ma szpiega swoją drogą. Tyk. Ukradnijmy mu szpiega. Okej. A my mu kurwa. Cyk. I git. Nie opłacały się te manekiny. Kurwa, trzeci szpieg. A on mi daje 9 tego, 9 punktów. To jest najchujowszy szpieg, jaki ma. Bo to chodzi, żeby dawać najmniej przeciwnikowi punktów. Dobra, bardzo fajne karty dostałem, elegancko. Też wymiana na manekina, dobra. Dobra. I my mu cyk. Okej. Jeszcze manekina dostałem. Ja pierdolę, ty. No dobra. Wszystko się ułożyło chyba najlepiej, jak mogło się ułożyć, tak szczerze mówiąc. No. Chyba lepiej się ułożyć nie mogło. I cyk, mu spiek odwalimy. Dobra, mam 14... O ku... Co jest grane w ogóle, ty? Wszystko siadło, jak mogło siąść chyba. I od siedłówca. No dobra, pasujemy. O kurde, ale zajebiście. Mamy dwie karty do przodu, no on wygrał rundę, ale... Ale dwie karty przewagi to jednak... No jest pasował i my zrobimy coś... O kurwa, ty, to ostatnia runda będzie mocna. Robimy coś takiego. Spacja. Dobra. No to teraz będzie zabawa. A jeszcze kartę dobrałem. No to lecimy, co? Tego nie rzucam, bo on ma chyba pożogę, więc... Tak robimy, cyk. Dobra, teraz powinno się udać wygrać. Gerwa z Rivi, no mamy masę kart. Nie wiem ile tu będzie punktów, ale kurwa, bardzo dużo. Na szczęście mam przewagę jednej karty. To mam dwóch kart. To dość istotne, bo... Na końcu będę mógł zachować sobie czysta pogoda w razie by...
rzucił na którąś z lin. Jakiś deszcz albo mgłę. Dobra, no wygramy to. Co do tego raczej nie mam wątpliwości. No chyba, że on... No tak, poprzywraca 1000 kurwa kart. Normalnie tą laską szpiega? Krzesić? Myślicie? Nie wiem jeszcze w sumie, czy chcę tak. Dobra, zróbmy tak, tylko żeby pożoga, tylko nie pożoga. Tam ten ziom jest co niższy na pierwszą linię. Chyba jest taki, tak mi się wydaje. Dobra, elegancko jest. O, magi łucznik, dobra, dobra. Teraz to już właściwie nie ma za bardzo rozkminy, tylko tempe rzucanie kart. ...58-56, trzaskający mróz. A ma jeszcze te gości rzucać, a mam czyste niebo. Manekin? Za co, za szpiega znowu? Nie wiem za co, ale... Pyk. Na razie wygrywamy. Więc git. To ma więcej kart. Okej. Yennefer rzucił mi szpiega, który ma 9 punktów. Spoko, że akurat tego rzucił. No, ciężki pojedynek. No ma dużo, dużo więcej kart. To mu trzeba przyznać. No chyba tą laskę rzucamy i co bierzemy? Szpiega? Czy to? Chyba to. Szpieg dobierze mi dwie karty, ale to mi zboostuje naprawdę dużo, bo to mi da raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 14 punktów da mi ten szpieg. To jest bardzo dużo. To może mi Distra fajnego jeszcze wyciągnąć? Nic. Jeżeli robimy coś takiego. On ma dużo kart. Pierdolone, jak dobrze kurczę gra w to. Dobrze mu idzie. Róg? No tutaj zdecydowanie. 115. Już wyciągłem maxa, już więcej się nie da niż 115. To jest max. Kurwa, on ma jakieś leczenia. Nie no, pojebany jest ten deck. Jak z tym gównem wygrasz? Czy my chcemy czystą pogodę rzucić? Bo ja chyba chcemy. Najpierw rzucimy mróz. Wsparcie łuczników. Ja pierdolę, no co jest grane. Chodź się dupca i czysta pogoda, nie? On ma jeszcze 8 kart, nie? Ja mogę iść kurwa kawę zrobić, zanim on to zagra do końca. Do 50-77, jak to jest możliwe? Pojebane jest ten Nilfgaard jebany. Ja z karty za 18, Vesemir, kurwa, moim wujkiem, ty Vesemirem. Takie 4 karty. Ja pierdolę, znowu przywracanie życia, nie? Okej, 3 karty. Nie! Dwie karty? Nie! No jak on to wygrał? Możesz do mnie wrócić, jak będziesz miał lepszą talię. Albo gdy nauczysz. No nie, no to 3 razy sztuka, no już przyjdziemy tu kiedy indziej, no. Nie możemy, co z pół godziny już gramy, kurwa, w tego gwinta, wystarczy. Na pewno jest tu coś jeszcze ciekawego. Chodźmy się po prostu kurwa przejść po tym Oksemburcie. Wiem, że to jest misja główna, nie? Do wykonania. Jest tablica ogłoszeń, też zbierzemy tablicę ogłoszeń. No i misja główna jest do wykonania. Mam już 54 minuty, więc kurczę 30 minut graliśmy w Winta. Potwór z Oksemburtu. Zaskaduje się na panującego króla Redani, Radowita Piątego. Każdy wędrowny łowca potworów, który przeczyta to rozporządzenie, jest obowiązany niezwłocznie zostawić wszystkie dotychczasowe zlecenia i zająć się tropieniem potwora. Poszukiwana bestia hańbi kolebkę ludzkiej myśli, siedzibę najstarszego Uniwersytetu Oksfurtu.
Na śmiałko, który położy kres zbrodniom, jaki się dopuszcza, będzie wymieniony stwór, czeka sowita nagroda. Dowódca pułku stacjonującego w mieście Oxenfurt, ochotnik. Zrobimy pewnie tą misję, ale nie teraz. Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. O, nie no. Obejrzę. Pokaż najpierw, co masz. Farby masz. Potrzebne do wykonania zadania. No to kupię, jak potrzebne. Żeby już nie chodzić. Zagraj w karty. No. W karty możesz zagrać już dziś. Tragedia. Uzależnienie nas ściąga, nie? Tragedia. No dobra, rozpocznij grę. Co on ma? A, Foltesta na środek. No tamten ziomuś był za mocny, no tego rozpierdolę to ja w pół, chłopie. Złoży się jak kurwa... Pudełko, nie wiem czego. Ale jak pudełko się złoży. Dobra, i tutaj co, wymienimy czyste niebo, manekin. Trebusza? Czyste niebo możemy w sumie wymienić. O, i za Dijkstra i Elo. Piękna sprawa. To powinna być przechadzka po parku raczej. No, jak on na pierwszy rzucam jedną pierdoloną piechotę, to już nie ma o czym gadać. Okej, okay, talar. No, oczywiście sobie talara skubniemy. Cyk. Czekamy, co zagra. Pasował, no to my z chęcią tą rundę mi się wygramy, nie? Czemu nie? Oczywiście, że tak. Tyk. Bo przez fakt, że my wygraliśmy tą rundę, on nie może w następnej spasować, że będzie musiał grać ile wlezie. A my mu zaczniemy spamować jakiś talarek, coś tam. Teraz możemy wszystko, na co mamy ochotę rzucać. Kurde, no ty. Kurwa, gracze Oxenfurtu to jednak bardziej gracze. Bo tu się zaczyna zabawa. Tu się widzę, zaczyna zabawa. No. No debil. Ale dech ma dobry. Debil, ale dech ma dobry. Pyk. Dijkstra. Cyk. Co to jest w ogóle za karta? Pokaż kartę mnie. Redański piechur. Dla Redani wszystko znaczy, ile żołd na czas dostanę. Okej. Okay. Pasujemy, bo nie ma co dalej grać. Wygrał, no ale jakim kosztem? No i teraz ma przejebane generalnie. Nie wiem ile wyciągnę w tej rundzie punktów, ale chyba będzie rekord, mi się wydaje. Vernon. No dobra, to lecimy. Tyk. Tylko, że to tak długo trwa. Szybciej, szybciej, wariacie, szybciej. Tyk. Okej. Okay. No to my robimy jeszcze coś takiego. Cyk. Bierzemy tego Dijkstrę. I robimy cyk. Pojebane. I ocie dupco. Popco gram głę, a ja akurat mam mało też kart. A nie no, mam jakieś karty pod drugą linię w sumie. Fajnie by było, jakbym dobrał czyste niebo, ale niestety już po ptakach. Fajnie by było, to faktycznie byśmy zobaczyli siłę. Realną siłę tych jednostek, jakie posiadam. Nie wiem, z 200 punktów może tu jest? No myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo. Fakt, że my przegraliśmy z tamtym ziomem, to jest jakiś żart. Powiedz, pojebany, jaki on ma deck. Tyk. No ale moglibyśmy mieć lepszy deck, na przykład drugą katapultę, dużo by to dało. Dużo, dużo by to by dało. No mega giga dużo dało. No to co, cyk.
Dawaj, dawaj, wariacie. Tyk. Daj się ślimaczy. Tyk. Dawaj, 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 dawaj. Tyk. Chyba jak klikam lewy, to mi przyspiesza. Przeciwnik spasował, a my robimy cyk. Tyk. Tyk. Chcę zobaczyć, ile bym miał punktów. Tyk. Tyk. Tyk, tyk. Tyk. O kurde. Tyk. Byłoby więcej ogólnie. Byłoby więcej, gdybym mi tego nie zablokował tutaj. 184. Kurwa, no potężny degies posiadał w dach. Też sprytnością w miarę go ograliśmy. Bo kiedy dużo miałem tego, dużo miałem jak to się nazywa? No tych drewnianych tych jak to się nazywa, kurwa? Drewniane manekin do ćwiczeń. O, dużo miałem manekin do ćwiczeń, więc taktycznie go ograliśmy niżej kartowo, bezpośrednio. Dobra. Czy to jest płatne? Że jest tu płatne. Witam. Witaj, no proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to, mam zamówienia od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło? Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o partnerstwie. No, o czym innym? A może zagramy w gwinta zastan, czy pancerzami? Zagrajmy w karty, może być gwint. Może tam by jakimiś pancerzami się kurwa zajmować, wariacie. To czym ty grasz? Skojatel, ale jakimś ciekawym Skojatel. Czy wyczyniam jakąś masę ciekawą? No dobra, no co? Co wymieniamy, co wymieniamy? Jom? I... Go? Dobra, i tu jest. Mi tam pasuje. Skojatel, pokaż co ona robi. Weź o jedną kartę więcej na początku bitwy, okej. Okay. Ma jedną kartę więcej. Luz. No to my robimy cyk. Normalne imię, bo ciągle myślę Venom. Vernon. No to cyk. Kurczę, może być ciężko w sumie to wygrać. Solidne karty są posiadane, to trzeba przyznać. Kurde. Ten spasało? Może wziąłbym go z powrotem? Skeletal chyba nie ma szpiegów, ani jednego. Ale z drugiej strony, nie, bo możemy tą przecież wziąć manekinem. Co to ma za znaczenie w sumie, czy ja wezmę tego, czy ją dwa razy? Rzucę ją, ona weźmie je... O, jest on... A nie, ma znaczenie. Dobra, no to chyba wszystko, chyba że nie wiem, czy ją jestem w stanie, tą medyczką jestem w stanie później odrodzić Vernona. Wydaje mi się, że nie, bo to jest karta jakaś specjalna. No ale dobra, spasujemy. Zobaczymy. Nigdy w sumie tego nie próbowałem, więc trzeba poznać. To tak działa. Kurczę, już godzina 3 minuta, a to cały Oxenfurt. To zwiedzenie jest. Chyba, że nie mam żadnego tego mrozu, żeby mu to wszystko zamrozić, pizdu. No to co? Spróbujmy? Spróbujmy chyba. Ta. O, nie da się niestety. Manekin. No my też sobie manekinem podmienimy tą laskę. Cyk, na pewno.
No pewnie teraz się podda. A gra dalej, okej. 19, czyli ma 15 punktów przewagi, a tu jest 14. 12, 13, 14, 15, 16. Chyba to tak działa, dobra. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że to tak działa i nie zabraknie mi jednego punktu. Kurwa, nie działa tak. Ja myślałem, że on też się zboostuje na 2. Tragedia. No dobra, no to... Musimy niestety zagrać tak. Tak będzie remis, ja nie chcę remisa, więc muszę jeszcze zagrać tak. Absolutna kurwa tragedia. Każdy nie dostałem żadnego szpiega. Ta, bez szpiegów to ni chuje, nie ma co grać. Mój ruch. No dobra. To co? To cyk. No to cyk. Irilla, o, ciekawe. Wiesz, kiedy bajki przestają być bajkami? Kiedy ludzie zaczynają w nie wierzyć. True. Może uda nam się i tak to wygrać w sumie, bo mamy tego Voltesta, który daje ten ruch i podwaja moc jednostek obleżniczych. Pożoga. O, to się może kurwa jednak nie uda wygrać. 34. No może ma jakieś giga chujowe karty. A może nie ma. Dobra, zobaczmy no. 8 punktów. Może ma też jakieś tam, nie wiem, zamrożenia albo coś. Chociaż wątpię, że skoetel. To zamrożenie niestety. No wygrał, kurczę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Cały odcinek spierdolonego Wiedźmina, nie. Spierdolonego tego. Gwinta, no nie wytrzymie. Zagrajmy w karty, może być gwint. Ty, bo ja naprawdę, ja 20 minut gram w tą grę i 40 minut gram w spierdolonego gwinta, no nie przesadzajmy trochę. Że mi się zajebiście gra, ale nie wiem, czy to na odcinek spoko. Dobra, dwa manekiny. Nie, na chuj mi te manekiny w sumie. No to, a na medyczkę, no to zajebiste manekiny, dobra, opa jednak. Przydałby się jeszcze szpieg, no, chuj by się przydał. Szpieg? No niestety, bez szpiega to ciężko kurczę w sumie. Jaskier. No dobra, no to co, cyk. Pożoga. No i dalej to dupo. W sumie już nie mam dalej co grać. Co mam grać? Pod ostatnim linie mam znowu grać? Ulewny deszcz. O, czyste niebo, więc jakby. W każdej chwili możemy użyć czystego nieba. Ile da nam czyste niebo? Nie wiem. A zróbmy tak na razie. O, podmianka manekinem. Sprytnie. Czyste niebo. No i podda się, nie? No nie dziwię się. Też bym tak zrobił. A nie podda się, bo to debil. Bez komentarza, kurwa. Pasujemy to. Też to wygrywaj, nie chcesz to nie. Ja chcesz. Okej, okay, przeciwnik wygrał tę rundę. Ruch przeciwnika. Znam tego gościa, zapomniałem jak on się nazywał. Jak on się nazywał? Jorvet. Kurewsko celny jak na faceta z jednym okiem. Wiedźmina 2, kojarzę.
Dobra, cyk i trebuszyk. Pach. Okej. Cyk. Pasujesz? Masz dwie karty, kurwa. Pasowo. No tak, rzucę to, to będzie... 5. Później 6, 11, czyli będę miał 17 i rzucę, dobra, to robimy tak, tak i tak. No i niestety musimy teraz spasować. Ty, nie mogę spasować. Co ja kurwa zrobiłem? Ty, nie mogę przecież tak zagrać. Muszę ją kurwa odratować. Ty, zagrałem to jakiś debil. Ale... A dobra! I tak to wygram. O! O! Tak jest. Tylko mam jedną kartę niestety. Ale teraz to dobierę. Coś fajnego. Szpieg. Gówno jebane. Szpieg. No i co? Balista, wiadomo. Tam trebusz. No, halo, klikam, klikam. 11 punktów, 22. 22 punkty kontra 6. Ale żałosna ostatnia runda. Koniec rundy. Grałem? A nie, ruch przeciwnika. Wygrałem. Nie wiem, czemu sobie to nie zagram na pierwszą tego. To bym 6, 12 i tak bym przegrał, ale... Ja mógł zagrać. Dzięki. Dzięki, panie płatnerz. Jaką kartę dostałem? Przeradza. Witam. Dobra. Znowu, to co? Witam, witam, witam. Pokaż mi, no wykonaj może coś dla mnie. Wspania. Masz to wykonać? A ty masz te buty wieśmińskie wykonać. Ale to jeszcze tego nie rób, wariacie. Bo to jeszcze dwa poziomy. Chociaż możemy już w sumie zrobić i przytrzymać weku, ile to waży. A 3 kilo. Ole, mam w ogóle najebane ty rzeczy weku. 127 kilo. No może coś mu odsprzedamy. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy on drogo to kupuje te rzeczy? No chyba tak średnio, chyba tak cenowo to tak średnio wychodzi u niego. Możemy broń stalową kupić, przebicie pancerza, moc znaku igni. Jakieś tutaj zbroje, ale to gówno w sumie. Ja bym chciał schematy może najbardziej. No schematy to bym chciał, tak. Schemat rzemieślniczy. Moc znaku Arta, ja nie wiem, czy ja to mam w sumie. Jebać te moce znaku. Nakupowałem tych schematów, kurwa. 300 milionów, po co to komu? Kup to, bo ty chyba dużo za to dasz, bo jesteś płatnerzem, więc jakby... Za płatnerskie rzeczy... Zapewne dajesz dużo więcej niż takie... Jakiś zwykły ziomo. A za miecze? Fajny ten mieczyk. Za miecze dasz dużo? No tak kurwa po biedackiemu das, wariacie. To my nie chcemy chyba z tobą handlować. Chujowe te ceny. Nie, chyba nie chcemy. Chujowe te ceny chyba nie chcemy, wariacie, nie. Możesz mi naprawić rzeczy? Albo w sumie ja się chyba cofnę do tego naszego krasnoluda. Szczerze mówiąc i tam kurczę. I tam mu zlecę naprawianie, bo on ma super ceny. Zamienimy sobie broń stalową. No i miecz srebrny. Szkoda, że te ulepszenia wszystkie pójdą się jebać. Ty, a ten przecież miecz, ten miecz jest lepszy w sumie. Tak, on jest lepszy, tylko jest zepsuty. No trzeba go naprawić, dobra. Ty, no nie rozumiem naprawdę, dlaczego randomowo mi się klika zatrzymaj nagrywanie, nie wiem. W jakichś randomowych momentach. Nie rozumiem tego do końca. Słuchajcie, idę się udać do tego zioma, naszego krasnoluda z tego kasztelana, kurwa, czy co to tam było. I tyle. Wy możecie wpaść na inne serie z różnych innych gier. No i co, widzimy się jutro, jak każdego dnia. Lajka możecie zostawić i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Ciepło.